Nie wiem, czy zauważyliście pewną zależność, ale praktycznie co roku w okresie września i października pojawia się trochę więcej laptopów do przetestowania. I jeżeli dobrze rozumiem, wszystko ze względu na tych studentów, którzy być może chcą pozyskać coś gamingowego, wydajnego, ale i mobilnego, a desktopa trudno nazwać urządzeniem mobilnym. Zresztą desktopy, no, dożyliśmy takich czasów, gdzie laptop jest tym najszybszym środkiem, być może nie najtańszym, ale jednak najszybszym, żeby pozyskać kartę graficzną z serii RTX 3000. No i w dzisiejszym sprzęcie właśnie taki RTX 3070 wsparty przez Intela i7 11 generacji się znajduje. Jak wypada MSI GP76 Leopard? O tym wszystkim opowiem Wam dzisiaj, więc zapraszam do oglądania recenzji, a przy okazji zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia lajka, do wpadania na Instagrama, na TikToka, na Discorda. Przejdźmy do dalszej części odcinka. Dla ścisłości na starcie zaznaczę, to, że wspomniałem na początku o studentach, nie oznacza, że ten laptop to idealna opcja właśnie dla nich. Okolice 10-11 tysięcy złotych stawia GP76 Leopard jako stację gamingową dla użytkownika wymagającego bezkompromisowej wydajności w kompaktowej bryle, a cena przestaje mieć wówczas znaczenie. Poza tym taki sprzęt to również dobra opcja nie tylko do rozgrywki, ale i pracy, jeżeli jesteście przykładowo mobilnym twórcą, który wieczorami gra, ale za dnia montuje filmy, obrabia grafikę itd. Przy okazji całość wygląda nieźle, bo wyzbyto się dużej ilości tłoczeń, krawędzie są agresywne, ale gładkie w dotyku, materiały też nie budzą zastrzeżeń. Sporo aluminium, bo i na górze, i klawiatura, i boki to ten materiał, a tworzywo z ogromnymi obszarami wentylacji pojawia się na spodzie. RGB okrojono do minimum w zakresie klawiatury. Jest elegancko, ale z pazurem, a jedyna wada moim zdaniem to fakt, że powierzchnia wymaga systematycznego czyszczenia, niestety odciski palców zbierają się mocno. W każdym razie nie ma przesadnego emanowania soczystym gamingiem, ale i tak osoby obecne dookoła zwrócą uwagę na waszego laptopa. W końcu ma on 17,5 cala i nawet mimo stosunkowo wąskich ramek matrycy, no jest to produkt spory, a waga 2,8 kg plus większa kostka ładowania mająca zasilić podzespołem, która też waży 800 gramów. Nie skłamię, jeżeli powiem, że tworzy nam to wszystko dosyć ciężką kompozycję, ale coś za coś na jakoś te obecne wewnątrz podzespoły trzeba zasilić. Przy okazji zasilanie podepniecie z tyłu, bo właśnie tam znajduje się port ładowania. Bardzo dobrze, ponieważ gruby kabel nie odstaje w żaden sposób z boku. No i z tyłu mamy także mini DisplayPort, HDMI oraz RJ. Dostępne są również trzy porty USB-A 3.2, które są rozlokowane po obu stronach, combo jack, podsłuchawki i mikrofon. No i z perspektywy gracza jest to w zasadzie zestaw wystarczający, ale patrząc pod kątem kreatywnym, brakuje mi tutaj USB typu C, brakuje mi również czytnika kart pamięci, który idealnie sprawdza się przy okazji obróbki wideo, eksportu jakichś plików, fotografii, a ten sprzęt spokojnie do takich zadań też się nadaje. No i jeszcze kwestia matrycy. Otwiera się ją bardzo przyjemnie, jedną ręką, bez potrzeby gdzieś tam przytrzymywania tego laptopa. Działa gładko, ustawienie jest stabilne, aczkolwiek trochę ugina się na boki, chociaż tutaj coś za coś, no akurat to uginanie wynika bezpośrednio z jej wielkości. Mówimy tutaj o dużym laptopie, dużej powierzchni ekranu, więc ona trochę pracuje. Przechodząc do obszaru roboczego, gładzik połowicznie pochwalę. Swego czasu miałem laptopa od MSI, gdzie ten niespecjalnie przypadł mi do gustu. Tutaj w sytuacji, gdy trzeba z niego korzystać, klika wyraźnie, dobrze odczytuje każdy gest, ale moim zdaniem mógł być spokojnie znacznie większy, bo miejsca nie brakowało. Klawiatura ok, pełnowymiarowa z panelem numerycznym, podświetlenie pozostaje wyraźne w nocy, w świetle trochę zanika, aczkolwiek spełnia swoje zadanie, jest atrakcyjne, można wybrać kilka trybów pod gry, co ułatwia nawigację po kluczowych klawiszach, całość jest spójna z oprogramowaniem od Steam Series. Klik klawiszy głębszy, ale daje satysfakcję. Po napisaniu na tej klawiaturze kilku tekstów nie miałem na co narzekać, chociaż prywatnie wolę chyba bardziej płytki klik, ale to kwestia gustu. Kolejny punkt programu, głośniki, i tutaj jestem pozytywnie zaskoczony. Dźwięk jest zdecydowanie cieplejszy, przez to może i brakuje w górnych pasmach pełnej szczegółowości, ale też nie miałem tej płaskiej barwy, która bardzo często zmusza nas do korzystania wyłącznie ze słuchawek. Tutaj natomiast drobny equalizer i jest jak na laptopa super. Dużo dobrego mogę powiedzieć
o samej matrycy. Po pierwsze, kąty widzenia tego IPS-a są niezłe. Po drugie, jest to 240 Hz Full HD, czyli typowe rozwiązanie dla graczy lubiących płynny obrazek, chociaż mamy także wariant z niższym odświeżaniem, ale 1440p. Pozostając jednak przy moim egzemplarzu, tutaj ładne kolory, obrazek jest żywy, dobrze radzi sobie z oddaniem dynamiki gry, bądź nawet pod kątem bardziej produktywnych czynności, jak montaż filmów. Przykład takiego filmu sklejonego na tym konkretnym laptopie MSI macie już na kanale w zakresie klawiatury AK84S. Moim zdaniem wyszło solidnie, a konsumpcja treści także nie rozczarowuje w żadnym stopniu. No i przyszedł czas na to, co najważniejsze, czyli testy w grach. Specyfikacja dzisiejszego laptopa to i7-11800H, który osiąga maksymalnie w trybie turbo 4,6 GHz, mamy tutaj 8 rdzeni, 16 wątków. Do tego wspomniany RTX 3070 z 8 GB DDR6, no i całość wspierają dwie kości 8 GB o taktowaniu 3200 MHz, natomiast mamy opcję rozszerzenia do maksymalnie 64 GB RAM-u. Dysk to 1 TB M2 na interfejsie PCI. No i wyniki. Na początek Assassin's Creed Valhalla, ustawienia grafiki ultra wysokie, no i średnio na benchmarku obecny w grze 71 klatek, maksymalnie nawet 114. Z racji obecnej na pokładzie matrycy 240 Hz uznałem, że to dobra opcja, aby zobaczyć, jak ma się na laptopie Fortnite. No i oczywiście, mówiąc o grze kompetytywnej, zależy nam na jak najwyższej ilości klatek. Tak więc ray tracing został wyłączony, DLSS w trybie jakości, no i cała reszta na maksymalnie najwyższych ustawieniach. Wówczas 170 klatek w szczycie, średnio 136, no i w przypadku tej gry każde zejście z detali pozwoli Wam wkroczyć bliżej tej magicznej bariery 240 Hz. Control to taki stały punkt programu, bo pozwala dobrze przebadać kwestię ray tracingu, który został uruchomiony przy detalach maksymalnych. I tutaj wszystko rozchodzi się o użycie ewentualnej opcji DLSS. Bez niej maksymalnie udało się uzyskać 72 klatki, średnio 62. Ale jeżeli Deep Learning Super Sampling zostanie aktywowany, no to wówczas można liczyć na mocny wzrost powyżej 110 klatek maksymalnie i średnio 86. Metro to kolejny wymagający tytuł. Benchmark na ustawieniach Extreme to średnio 41 klatek, maksymalnie nawet 100. Z kolei ten sam benchmark, ale z DLSS na trybie Performance, pokazał, że da się podnieść średnie klatki do około 59, no i maksymalne do niemal 115. Cyberpunk to historia, którą potraktowałem gotowym presetem Ray Tracing Ultra i pozbyłem się wyłącznie rozmycia ruchu. Oznacza to też, że powinienem uzyskać standardowo zaaplikowany DLSS, ale tutaj też drobna zmiana na format jakość. Następnie wybrałem się na długi przejazd po Night City. Średnio 54 klatki, maksymalnie 73. Każde zejście o oczko w dół z detalami zrobi tutaj naprawdę sporą różnicę. Na koniec uznałem, że sięgnę po coś nowego. Kena Bridge of Spirit. Piękna gra, która przy okazji skradła ostatnio moje serce. Brakowało mi takiej pozycji w moim wieczornym repertuarze. Jakość grafiki ultra, maksymalnie 97 klatek, średnio 83. Wrażenia przy tej konkretnej pozycji pozostawały moim zdaniem zdecydowanie świetne. Do tego dorzućmy jeszcze kwestię eksportu projektów DaVinci Resolve z użyciem wsparcia ze strony karty graficznej. Plik 4K 60 fps, po obróbce, po color gradingu z dodatkowymi elementami, 5 minut, wyrenderowało się w lekko ponad 3 minuty. Robocza stacja jak znalazł. No i w tym wszystkim pozostają jeszcze kwestie temperatury, hałas, no i bateria, a tutaj jest różnie. Praca produktywna to między 2 a 3 godziny, zależnie od zadań, ale dajmy na to rozgrywka. Potrafi skrócić ten czas nawet dwukrotnie, więc w sytuacji, gdy liczycie na pełną moc, ładowanie jest nieuniknione. Kultura pracy zaskakująco ciekawa, maksymalnie 55-60 dB w bardzo skrajnych momentach. Z kolei grając w Control, długi czas miałem wskazania nawet w okolicach 35-42 dB, gdzie laptop absolutnie nie irytował i pozostawał słyszalny w granicach rozsądku. Za to należy się faktycznie sporo uznania. Co do temperatur, wiele zależy od zadania. Na przykład w Resolve przy realizacji projektów w granicy 60-63 stopni, tak w przypadku karty graficznej, jak i procesora, ale gry wzmagają temperatury bardzo mocno, gdzie przykładowo procesor potrafi sięgnąć 85-90-92 stopni, a grafika pozostaje w zakresie 80-83 stopni w piku. Gorąco, to się zgadza, no i w granicznych momentach laptop ratuje się throttlingiem. Nie zauważyłem natomiast, aby klawiatura stała się nieprzyjemnie ciepła. Delikatnie wyższe temperatury właśnie w jej obszarze zauważyłem jedynie w centrum górnej części. Dopiero poza jej obrysem, na górze, na obudowie czuć zauważalne rozgrzanie. Czy jestem jednak zaskoczony takimi temperaturami? Niekoniecznie. TGP na poziomie 140 W w karcie, no i procesor i7 11 generacji w buście wydzielają sporo ciepła, szczególnie jeżeli się ich nie oszczędza.
Spotykamy się w podsumowaniu, ja już sobie tutaj GPM76 przysunąłem bliżej siebie. No i słuchajcie, przede wszystkim jest to laptop, który pozytywnie zaskakuje jakością wykonania, również tym, że nie emanuje tą przesadną gamingowością, ale poniekąd i w jednym i w drugim przypadku nie spodziewałbym się niczego innego w sytuacji, gdy tyle płacimy za sprzęt dedykowany graczom, ale i mobilny. Zresztą ta cena wynika również z tego, że mamy tutaj takie, a nie inne podzespoły zapewniające dużą wydajność, a wszystko kompaktowe, no i możliwe do przeniesienia, do zabrania ze sobą praktycznie wszędzie. Matryca w porządku, kultura pracy też pozytywne zaskoczenie, ponieważ nawet przy maksymalnym obciążeniu ten laptop nie jest jakoś przesadnie szumiący, nie irytuje, nie wymagał ode mnie ani razu założenia słuchawek, więc grałem sobie na głośnikach, a mówiąc o głośnikach, być może trochę zbyt mało szczegółowe w tych najwyższych partiach, ale jest to dźwięk, który spokojnie pozwala konsumować czy to media, czy muzykę. Byłem z tego zadowolony, ale pojawia się tutaj też kilka tych rzeczy, które mogłyby być lepsze. Gładzikowi, o ile mówiąc o pracy nie mam zbyt dużo do zarzucenia, to jednak mógł być spokojnie większy, ponieważ tutaj miejsce na niego mamy pod dostatkiem. Obudowa też się palcuje, więc przygotujcie się na to, że bardzo często trzeba będzie tego laptopa czyścić, jeżeli chcecie zachować go w miarę estetycznym wyglądzie. No i te porty, które dla mnie są trochę problematyczne. W sytuacji, gdy jednak mówimy o sprzęcie, który nie tylko pod kątem gamingu, ale również tych zadań produktywnych poradzi sobie w 100%. Karta pamięci, zawsze fajniej jest ją podpiąć bezpośrednio do sprzętu, aniżeli targać jakieś przejściówki ze sobą. Nie jestem absolutnie fanem takich rozwiązań. No i port USB typu C. Też moim zdaniem mógłby tutaj się pojawić, a z tego co zauważyłem w poprzedniej wersji, zresztą zaraz sprawdzę dla pewności, no i właśnie GP76 Leopard i 70 generacji, tutaj USB typu C było, natomiast w 11 generacji już go zabrakło. Trochę szkoda moim zdaniem ogólnie tych złączy, jest tutaj odrobinę za mało, mogło być więcej, mogło być trochę większe spektrum, jeżeli chodzi o różnorodność. Także co, finalizując, no macie czarno na białym wyniki, macie również moją opinię na temat tego, co jest ok oraz co moim zdaniem mogło być zrealizowane ciekawiej, więc nie pozostaje nic innego, jak zadać sobie pytanie, czy jesteście w stanie wydać około 10 czy też 11 tysięcy złotych na jednostkę gamingową. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, jeżeli poszukujecie sprzętu, który będzie dedykowany grom, ale poradzi sobie również w zadaniach produktywnych, no to wtedy być może takim GP76 Leopard warto się zainteresować. Ja tymczasem z Wami się żegnam, dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia lajka, no i zaglądania na Instagrama, na TikToka, na Discorda. Trzymajcie się ciepło, cześć!